Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Cztery nowe mikrobusy zakupione przez powiat myślenicki i PFRON 28 grudnia 2017 roku zostały przekazane do domów pomocy społecznej w Pcimiu, Harbutowicach i Trzemeśni oraz do działających przy DPS-ie imienia Tadeusza Piekarza w Harbutowicach warsztatów terapii zajęciowej. Udało się nam wspólnie, czyli z panią dyrektor, czyli z PFRON-em, także przy wsparciu pana posła, dzięki zarządowi, no dzięki starostwu, wspólnie zakupić cztery samochody. Dwa Ople, dwa Renault, nowe, mają być przede wszystkim, nie że piękne są, one są piękne, ale mają być wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne. Wymieniamy samochody, bo była taka potrzeba ze względu na stan zużycia. Wiek tych samochodów to od kilkunastu do 25 lat. Przejechały od 200 kilkudziesięciu tysięcy do prawie 550 tysięcy kilometrów w terenach górzystych, gdzie, mówię, to nie są niziny, gdzie zużycie jest zdecydowanie szybsze tych samochodów. I nam głównie zależało na bezpieczeństwie. O to apelowali dyrektorzy, także my i dzięki pomocy współfinansowaniu PFRON-u mamy te samochody. Cieszymy się, będziemy składać o następne. Oficjalnego oddania pojazdu nowym właścicielom dokonał starosta myślenicki Józef Tomal w towarzystwie m.in. posła Jarosława Szlachetki oraz Marty Mordarskiej, dyrektor krakowskiego oddziału PFRON. Zależy nam na tym, żeby dostępność do różnych form terapii, też takich zaopiekowania od strony społecznej, medycznej, były jakby równo dostępne. I tutaj samochody też służą do tego, żeby właśnie mieszkańcy i DPS-ów i uczestnicy warsztatów terapii zajęciowych mogli się przemieszczać. Zarówno w ramach swoich codziennych zajęć, jak i też tych takich zajęć, które są, powiedzmy sobie, dodatkowe, jakieś ekstra, współpracy międzyinstytucjonalnej. To bardzo ważne, żeby ta likwidacja barier architektonicznych oznaczała możliwość dostępu, co na przykład oznacza możliwość dojazdu do warsztatów terapii zajęciowej. To, co jeszcze 15 lat temu, 20 lat temu wydawało się niemożliwością i pokonywanie tych odległości kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, no po prostu było niemożliwe ze względu właśnie braku dostępności komunikacyjnej. Dzisiaj jest możliwe i dzisiaj jest możliwe, żeby podopieczni mogli się przemieszczać w sposób godny, bo też proszę zauważyć, że ten sprzęt i tabor jest nowy. Jest też dostosowany w pełni dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami i zwracamy na to szczególną uwagę, dając tutaj możliwości samorządom pokazania, co jest naprawdę z ich punktu widzenia najbardziej potrzebne. To nie my decydujemy o tym, jaki samochód ma być kupiony i jak ma być przystosowany. Decydują o tym te instytucje, które właśnie wykorzystują później ten transport. Więc to jest bardzo, bardzo ważne i myślę, że ważne jest dzisiaj to, że to są aż cztery samochody, że to jest kilkaset tysięcy, że to jest jeszcze jeden samochód przekazany dla gminy Pcim, więc to kolejne placówki, które uzyskują możliwość przemieszczania się osób z niepełnosprawnościami w powiecie myślenickim. Wszystkie samochody są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Jeden z nich posiada specjalną windę, natomiast trzy pozostałe na jazdy na wózki inwalidzkie. Starania powiatu w zakupie tych samochodów zostały docenione przez posła Jarosława Szlachetkę. Chciałem pogratulować przede wszystkim władzom samorządowym powiatu myślenickiego, że podjęły się i wystąpiły o te środki do PFRON-u, ale też w tym miejscu chciałem tutaj przy państwu szczególnie podziękować pani dyrektor, bo to, że te 100% środków, o które pani dyrektor poprosiła, że spłynęło, to tak naprawdę my tylko możemy prosić, lobować jako parlamentarzyści, ale to wysiłek pani dyrektor sprawił, że te 100% środków finansowych, o które prosiliśmy dla Małopolski, one są przyznane. Dobrą współpracę i chęć pozyskiwania przez samorządy funduszów z PFRON podkreśliła natomiast Marta Mordarska. Bardzo się cieszę, że aż cztery samochody, to dużo. To jak z powiatów małopolskich, to naprawdę dużo. Duża pomoc finansowa, duże zaangażowanie też ze strony władz samorządowych, co też jest bardzo ważne, bo to jakby wspólnie te podejmowane działania finansowe są właśnie efektem tego, że te samochody mogą zostać zakupione, więc to na pewno też jest bardzo ważne. To jest dar, który pozwala nam dobrze pracować, który pozwala nam bezpiecznie pracować, który pozwala nam dać dużo radości dla naszych mieszkańców, dla naszych podopiecznych. Chcieliśmy serdecznie, szczególnie panu staroście podziękować za to, że jego wysiłek, jego inicjatywa
która była w zgromadzeniu środków powiatowych dla nas na zabezpieczenie tego naszego wkładu, był skuteczny, no i dał taki wspaniały efekt, który tutaj widzimy. W imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Arbutowicach zwracam się z serdecznym podziękowaniem dla pana starosty Józefa Tomala, zarządu powiatu myślenickiego oraz pani dyrektor PFRON Marty Mordalskiej za sfinansowanie zakupu nowego samochodu. Wśród nas są mieszkańcy małosprawni. Poruszający się na wózkach inwalidzkich, nowy samochód pozwoli nam uczestniczyć w organizowanych wyjazdach, zarówno tych bliższych, jak i dalszych. Korzystnie wpłynie na pracę całego personelu domu. Serdecznie dziękujemy. W imieniu dyrekcji Domu Opieki i mieszkańców Domu Opieki Społecznej w Czemeśni chcieliśmy na ręce pana starosty i pani dyrektor złożyć serdeczne podziękowania za otrzymany samochód, ponieważ będzie nam dobrze służył na wyjazdach i wszystkiego dobrego życzę. Samochody, które do tej pory służyły powiatowym domom pomocy społecznej, zostaną przekazane innym instytucjom. Mamy teraz, proszę zobaczyć, po drugiej stronie cztery wysłużone Volkswageny. One jeszcze będą służyć, bo one będą przekazane szkołom, dwóm szkołom w Dobczycach oraz w Myślenicach. Będą także przekazane środowiskowi domu pomocy, samopomocy oraz będą także grupie ratowniczej, która służy także pomocą ludziom. Także cieszę się, że te cztery samochody także trafią we właściwe ręce. Cztery mikrobusy kosztowały ponad 500 000 zł. Z kasy powiatu myślenickiego przeznaczono na tę inwestycję 216 740 zł. Natomiast kwota dofinansowania z PFRON wyniosła 303 460 zł.